Państwa w nowej odsłonie regionalnej telewizji internetowej tvmalbork.pl. Czym różni się nowa strona od poprzedniej? Przede wszystkim jest bardziej czytelna. Posprzątaliśmy bałagan i poukładaliśmy działy. Po pierwsze, wiadomości z podziałem na wiadomości regionalne oraz na sygnały. Po drugie, urzędowe. Wiemy przecież, że powiat malborski to nie tylko Malbork, ale także Nowy Staw, Miłorad, Lichnowy czy Stare Pole. Chcecie wiedzieć, jak przebiegały sesje rad? Jakie uchwały podejmują radni? Oglądajcie sesję na tvmalbork.pl. Wystarczy wybrać miejsce, które Was interesuje i przenieść się na chwilę tam, oglądając materiały bądź czytając informacje. Po trzecie, sport. Każda dziedzina uprawiana w Malborku i okolicach jest wyjątkowa i zasługuje na swoje miejsce. Tak teraz będzie. Mecz hokeja nie zgubi się w dziale Smoczych Łodzi, a mecze piłki nożnej i halowej uporządkujemy każdy w swoim dziale. Po czwarte, kultura i rozrywka. Ten dział dzieli się na kino, relacje z koncertów, wydarzenia, wernisaże, a także wydarzenia historyczne. To tu właśnie powiemy Wam co, gdzie i jak. Uprzedzimy Was, jak można spędzić czas wolny w Malborku. Po piąte, ramówki, czyli to, co będziemy robić dla Was cyklicznie. Dział kino. Codziennie wyświetlany będzie tu aktualnie grany film wraz z opisem i zapowiedzią wideo. Już teraz możesz dopisać się do strefy obywatelskiej, pisać sam artykuły, przesyłać zdjęcia i ogłoszenia, a nawet dodać swoją firmę do katalogu firm. Zacznij dzień od tvmalbork.pl.